Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie. Pod takim hasłem w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie odbyła się debata z udziałem policjantów i przedstawicieli szkół z regionu. Debata jest efektem spotkania, które odbyło się w marcu bieżącego roku w związku z doniesieniami medialnymi oraz przypadkami grania dzieci w tzw. niebieskiego wieloryba. Policjanci już wtedy zasugerowali, aby o problemie informować jak najszersze grono rodziców, wdrożyć profilaktykę i rozmawiać z dziećmi i młodzieżą. W czasie debaty policjanci podzielili się statystykami dotyczącymi największych zagrożeń w sieci. Debaty i spotkania o podobnej tematyce policjanci z Hojny i Gryfina organizują kilka razy w roku w różnych miejscach,